Jesteśmy na stoisku polskim w hali numer 5. Rozmawiam z Jackiem Robakiem, kierownikiem Wydziału Promocji w Ambasadzie Polskiej w Berlinie. Chcielibyśmy zapytać, czy dowiedzieć się, w jaki sposób promować rynek ICT na rynku niemieckim. Czy jest jakiś dobry sposób, żeby sobie z tym poradzić? No pewnie gdybyśmy znali jedyny sposób, jedyny prawdziwy, to od dawna byśmy to tak robili. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ta branża cieszy się szczególnym uznaniem w ogóle w promocji Polski za granicą. Chcemy przedstawiać Polskę od dawna jako kraj bardzo nowoczesny i stąd między innymi nasze zainteresowanie głównie właśnie ICT, głównie przemysłem lotniczym i nowoczesnymi branżami. Jesteśmy obecni na targach CeBIT, największe targi praktycznie w tej branży w Europie od kilku lat. Rok temu byliśmy krajem partnerskim. Był to doskonały występ i promocja tej branży na świecie. Zwróciliśmy uwagę na tą branżę. Powstało dzięki temu wiele kontaktów i kontraktów. No, dowodem na to jest chociażby to, że rok po naszym partnerstwie, przy roku partnerstwa Wielkiej Brytanii, obecnie jest tutaj 170 polskich firm i instytucji. Wspominamy ciągle, co było rok temu, co rozpoczęliśmy, no i próbujemy jak gdyby nawiązywać dalsze i nowe kontakty. Tutaj potencjał w tym zakresie jest olbrzymi, ponieważ dysponujemy bardzo fajnym, dużym potencjałem bardzo dobrze wykształconych ludzi. Chodzi nam o to, aby polskie firmy rozwijały się i mogły oferować swoje usługi różnego typu, także i w zakresie badań i rozwoju, tym firmom światowym, które potrzebują, mają tego typu potrzeby. A te potrzeby są zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach świata i te potrzeby nadal będą rosły. Także mi się wydaje tutaj, że w tym zakresie akurat możliwości współpracy i możliwości rozepchnięcia polskich firm za granicą jest bardzo, bardzo duże. Jak polskie firmy są postrzegane, zwłaszcza w tej branży ICT, na rynkach zagranicznych, w ogólności, ale generalnie na rynku niemieckim? Znaczy one są w moim przekonaniu spostrzegane lepiej niż firmy wielu innych branż, ponieważ jeżeli chodzi o tą branżę, to jest to branża często młodych, nowoczesnych firm, które działają globalnie. Tu nie ma żadnych uprzedzeń, czy ktoś pochodzi z Brazylii, z Polski, z Indii, czy ze Stanów Zjednoczonych, albo po prostu jakaś firma jest dobra, albo jest mniej dobra. I w tym zakresie akurat tutaj postrzeganie polskich firm po sprawdzeniu ich w praktycznej pracy jest bardzo, bardzo dobre. Czy można w jakiś sposób wykorzystać konwergencję między tym taranem, jaki stanowi polska firma z branży ICT i innymi firmami? Czy one mogą, wykorzystując dobrą markę, wprowadzać inne firmy z innych branż na rynki zachodnie? Absolutnie wydaje mi się, że tak, ponieważ te firmy, tworząc pozytywny wizerunek bardzo nowoczesnej gospodarki, dobrze wykształconych ludzi, którzy umieją pracować i wiedzą jak pracować, powoduje także przełamanie lodu w wielu innych branżach i w związku z tym Polska generalnie i polskie firmy będą coraz lepiej postrzegane na rynku światowym. Czy mamy dane dotyczące udziału polskich firm z sektora ICT w rynku niemieckim? Czy takich danych nie posiadamy, ponieważ wiele tych kontaktów i kontraktów jest rozproszonych, ale w moim przekonaniu jest to z pewnością kilka tysięcy firm, które tutaj już działają na tym rynku. Często firmy małe i średnie i to jest właśnie bardzo dobrze. Natomiast szczegółowych kontaktów danych nie posiadamy, ale przypuszczenia są jednoznaczne. To jest już na pewno kilka tysięcy polskich firm. A czy tak naprawdę jest sens, żeby organizacje rządowe, rząd angażował się w to, żeby wspierać polskie firmy, czy po prostu zostawi wszystko wolnemu rynkowi? Znaczy nikt na świecie nie zostawia tego wolnemu rynkowi, nawet Stany Zjednoczone, nawet wielkie kraje świata promują swoje nowoczesne branże, ponieważ chcą, aby one uczestniczyły w tym podziale rynkowym na świecie, uczestniczenia w nowoczesnych projektach i w związku z tym wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o sens, ale to jest jednym z obowiązków rządu właśnie promować polskie firmy, w tym właśnie te firmy tego sektora, które stanowią o tym, że po prostu, gdzie wartość dodana jest największa, gdzie sprzedajemy naszą myśl naukowo-techniczną, a nie tylko palety drewniane. W jaki sposób, jakiego rodzaju pomocy polskie firmy mogą oczekiwać od polskiego rządu? To znaczy firmy oczekują
różnorodnej pomocy. Oczekują po pierwsze informacji, oczekują tego, że mogą się w danym czasie, w danym miejscu znaleźć wtedy tam, gdzie można spotkać ciekawych partnerów, tak, aby z nimi dalej współdziałać. Natomiast później, kiedy już te kontakty mają nawiązane, dają sobie świetnie radę i praktycznie takiej pomocy nie oczekują i słusznie, działają samodzielnie, ale w szczególności w tej początkowej fazie taka pomoc jest niezbędna, ponieważ w szczególności młoda firma, firma informatyczna nie wie, jak ma rozpocząć działalność, czy ma co, pojechać do Berlina, stanąć na środku ulicy i krzyczeć, że poszukuje partnera, w związku z tym w tym zakresie powinny oczekiwać pomocy także instytucji samorządu gospodarczego, w tym instytucji rządowych. A jakie są największe problemy, z jakimi się spotkają firmy, wchodząc tutaj na rynek niemiecki? No są różne problemy. No po pierwsze muszą jak gdyby dobrze sprzedać, zaoferować swój produkt, to co potrafią zrobić, pokazać też często dowody tego, że już współpracowały. Natomiast problemów później już nie ma, jeżeli ten partner, który takiej pomocy kooperacyjnej potrzebuje, a to jest bardzo często, to praktycznie one sobie już w tym zakresie dają radę. Natomiast problem po niemieckiej stronie jest coś innego. Mianowicie firmy, które bardzo często potrzebują wsparcia w zakresie współpracy przy projektach, one dosyć często nie ujawniają tej pomocy. Im większa firma, tym jest trudniej uzyskać informacje, jakiej pomocy w tym zakresie potrzebuje, no ponieważ są to często dane, informacje, które niekoniecznie muszą być publikowane na tym rynku. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo.